Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Lata 1939-1989. Polska okupowana. Polska Ludowa. PRL. Jaką twarz miała nasza ojczyzna? Miała także twarz wielu żołnierzy walczących o jej niepodległość na wszystkich frontach II wojny światowej, zachodnim, wschodnim, a także w Afryce. Twarz dziewcząt i chłopców, żołnierzy polskiego państwa podziemnego, twarz żołnierzy, którzy po 1945 roku nie złożyli broni. Ukrywali się w lasach i walczyli o suwerenność naszej ojczyzny. Wszyscy oni to współczesne Weroniki, ocierające zakrwawioną, sponiewieraną twarz naszej ojczyzny. Panie Jezu, tylko jedna kobieta zobaczyła w Tobie człowieka i znalazła w sobie dość siły, aby przedrzeć się przez kohorty żołnierzy i otrzeć Twoją twarz. Wspominają tradycja, przypuszcza się, że wcześniej ją uzdrowiłeś. Być może widziała Ciebie, jak uzdrawiasz, jak rozmnażasz chleb. Być może widziała w Tobie dobrego człowieka, któremu po prostu chciała pomóc. A ja czasem chcę komuś pomóc, czasem zastanawiam się, czy mogę coś zrobić dla drugiego człowieka, ale czy to robię? Czy mam dość siły, aby wykonać ten pierwszy krok? Polskie przysłowie mówi, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Panie Jezu, pomóż mi mądrze działać. Pomóż mi przestać się wymawiać, mówiąc, że nie mam czasu, nie potrafię. Pomóż mi zejść z kanapy, jak mówił papież Franciszek, i podjąć wezwanie. Krzyż przyjmują szafarze, nadzwyczajni komunii święty, a potem wiolinki z rodzicami. Zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus i powiedział mi: nie martw się, jam przy boku jest Twym. Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności i zwracając się do mnie, pełen smutku tak rzekł: powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, gdy na wzgórzu Golgoty życie za nich oddałem, to umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć. Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus. Wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę.
zeszli, zeszli już z moich dróg. Powiedz, że szukam im, powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Stacja siódma. Drugi upadek Pana Jezusa pod krzyżem. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Rok 56. Poznański czerwiec. W tak zwany czarny czwartek w zakładach przemysłu metalowego Henryka Cegielskiego Poznań wybuchł strajk robotników, który przerodził się w spontaniczny protest Wielkopolan przeciw władzy. Był to pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne. Po raz pierwszy protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję. 58 osób zostało zabitych lub zmarło w wyniku odniesionych ran. Panie Jezu, im dalej idziesz, tym ciężej. Ból, cierpienie z powodu odniesionych ran. Krzyż, który staje się coraz cięższy. Niesiesz ciężar moich grzechów i win. Ciężar zniewolenia, kłamstwa, fałszywych obietnic, ciężar wykorzystywanych pracowników, niesprawiedliwie wynagradzanych za swoją pracę, obojętność osób, które cierpią z tego korzyści. A ja, jak podchodzę do swoich obowiązków zawodowych? Czy traktuję je odpowiedzialnie? Czy rozumiem, że moje miejsce pracy to także miejsce mojego zbawienia? Jak traktuję swoich przełożonych, kolegów z pracy, swoich podwładnych? Panie Jezu, proszę, pomóż mi dobrze pracować dla dobra mojej ojczyzny, dla dobra mojej rodziny i dla mnie samego. Pomóż mi pamiętać, że swoją pracą każdego dnia dokładam swoją cegiełkę do jej dobrobytu. Krzyż przejmują wiolinki z rodzicami, potem kręgi rodzin domowego kościoła. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie, serce ci na wskroś przepali, gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża, on ciebie wesprze, ocali. Gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża, on ciebie wesprze, ocali. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Lata 1945-1989.
cenzura. W PRL-u o wielu rzeczach nie można było uczyć, pisać czy rozmawiać. 17 września 1939, Katyń, żołnierze wyklęci, rząd polski na uchodźstwie, to były tematy zakazane. Za działania przeciwko partii, przeciwko Polsce Ludowej, można było zostać wyrzuconym z uczelni, stracić pracę albo być represjonowanym w inny sposób. Tylko dzięki dziadkom i rodzicom, którzy w tajemnicy powiedzieli o tym swoim dzieciom i wnukom, mieli oni wiedzę na te tematy. Znaczący udział w przekazywaniu prawdy miało także Radio Wolna Europa. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Tymi słowami Pan Jezus zwrócił się do kobiet, które opłakiwały Jego drogę krzyżową. Zamiast płakać, lepiej, aby zapamiętały Jego naukę, aby powiedziały o Nim swoim dzieciom, wnukom, aby wpoiły im wartości, którymi powinni się kierować w życiu. A ja? Jak powinienem zrozumieć słowa Pana Jezusa? Jako ojciec lub matka powinienem zadbać o właściwy rozwój swojego dziecka. Nie chodzi tylko o zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, o pracę, aby zapewnić dzieciom utrzymanie. Chodzi także, a może przede wszystkim o to, aby poświęcić im czas, rozmawiać z nimi, słuchać tego, co mają do powiedzenia. Chodzi także, aby zadbać o ich rozwój duchowy. Już dawno temu powiedziano, że takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Przejmują krzyż kręgi rodzin domowego kościoła, potem rycerze Jana Pawła II. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Wisi na krzyżu Pan Stwórca Nieba, płakać za grzechy człowiecze potrzeba. Ach, ach, na krzyżu umiera Jezus, oczy swe zawiera. Najświętsze członki i wszystko ciało, okrutnie zbite, na krzyżu wisiało. Ach, ach, dla ciebie człowiecze, z boku krew Jezusa ciecze, ostrą koroną w język i usta spragnione. Ach, ach, dla mojej swobody Jezus umiera i boli. Woła ikona, łzy z oczu leje. Pod krzyżem matka bolesna
wiosna trochleje. Ach, ach, sprośne złości moje sprawiły te niepokoje. Więc się poprawię, te łaski dodaj, życia świętego dobry sposób podaj. Ach, ach, tu kres złości moich przy nogach przybitych moich. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Pana Jezusa pod ciężarem krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Lata 1945-1989, lata okupacji i PRL wprowadziły wiele podziałów w naszym społeczeństwie. Ten ukrywał Żydów, a ten być może na nich donosił. Ten walczył w Armii Krajowej, a ten w Armii Ludowej. Ten był w Służbie Bezpieczeństwa, w Milicji Obywatelskiej lub w ZOMO, a ten był działaczem Solidarności. Ten skazywał członków opozycji niepodległościowej na karę śmierci lub wieloletniego więzienia, a ten siedział na ławie oskarżonych. Ten był tak zwanym tajnym współpracownikiem, a na tego ktoś donosił. Przez lata dzieli nas z jednej strony brak poczucia winy, a z drugiej brak poczucia sprawiedliwości. Jak w takim razie mamy budować jedną wspólnotę? Musimy budować ją na prawdzie, bo tylko prawda nas wyzwoli. Panie Jezu, wśród 12 apostołów byli Piotr i Judasz. Piotr zaparł się Ciebie 3 razy. Judasz sprzedał Cię arcykapłanom za 30 srebrników. Ktoś mógłby powiedzieć, co z niego za nauczyciel? Nie wiedział, kogo wybiera? Przecież jest Bogiem i umie czytać w ludzkich sercach. Ale Ty, Panie Jezu, bardzo dobrze wiedziałeś, kim jest tych 12. Wprawdzie Judasz się powiesił, ale pozostałych 11 pozostało Ci wiernych aż do śmierci. A ja? Jakbym się zachował na ich miejscu? Łatwo jest mi ocenić tych, którzy zdradzili. Łatwo jest mi ich przekreślić. Łatwo wytykać błędy, które popełnili. Tylko czy ja na ich miejscu na pewno zachowałbym się jak trzeba? Jeśli ktoś przyznaje się do swojej winy, to czy nie zasługuje na wybaczenie? To, co złego uczynił, być może będzie go prześladować do końca jego życia. Ale czy to znaczy, że ja także muszę go prześladować? Muszę nauczyć się przebaczać. Teraz przejmują rycerze Jana Pawła II, potem kandydaci do bierzmowania. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Z
Stacja 10. Jezus z szat obnażony. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś też mękę swoją świat odkupić raczył. Lata 1945-1989. Inwigilacja. Archiwa kryją tajemnice państwowe, tajne meldunki i rozkazy. Kryją także tysiące ludzkich tajemnic, teczki tajnych współpracowników i osób inwigilowanych. Kryją w sobie brzydką twarz historii naszej ojczyzny. Twarz, którą nie jesteśmy w stanie zobaczyć w pełni, bo część dokumentów została zniszczona lub zagubiona. Część być może znajduje się ciągle w jakichś tajnych archiwach. Jest to twarz, o której może chcielibyśmy zapomnieć. Jednak aby w pełni i w prawdzie spojrzeć w oczy naszej ojczyzny, musimy je poznać. Także po to, aby oddać sprawiedliwość tym, którzy zostali skrzywdzeni. Panie Jezu, zostałeś obnażony z szat. Ci, którzy prowadzili Cię na Golgotę, odebrali Ci wszystko. Chcieli także odebrać Ci godność. Ale godności nie da się nikomu odebrać. Można ją za to stracić. A ja? Czy dbam o moją godność nie tylko dziecka Bożego, ale i Polaka, Polki? Czy troszczę się o swój strój, sposób zachowania? Czy dbam o język polski, którym na co dzień się posługuję? Panie Jezu, Polska to wspaniały kraj o trudnej i bolesnej historii. To ziemia, o której wolność walczyli nasi matki i ojcowie, dziadkowie i pokolenia naszych przodków. Proszę, pomóż mi na co dzień kochać i szanować mój kraj, tak aby byłem godnym następcą tych, którzy ginęli w imię miłości do naszej ojczyzny. Krzyż przejmują kandydaci do wierzchołowania, potem Straż Miejska i Policja. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chrystu, miłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego, gdzie Bóg Król świata całego życia swojego. Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony, na wieczne czasy bądźże pochwalony. Ta sama krew Cię pomiła, która nas z grzechów obmyła. Ta sama krew Cię skropiła, nas grzechów obmyła. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ciebie płynie i męstwo, Tobie jest nasze zwycięstwo. Któryś za nas
nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Zatrzymujemy się.